Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym jesiennym vlogu. Stwierdziłam, że dzisiejszy dzień zacznę sobie od kąpieli, bo jakoś mi tak jest chłodnawo, więc chciałabym się rozgrzać i została mi ostatnia kula z Lasha, halloweenowa. Nałożę sobie do kąpieli maskę z doktora Jarta, bardzo je lubię. Często nakładam sobie tą nawilżającą żółtą, tą klasyczną, ale dzisiaj sobie nałożę tą z zielonej serii. Powoli się zbieram do porządku w mojej szafie, bo cały czas sobie to odkładam, a tam jest po prostu taki bałagan. Nic nie mogę znaleźć, ale słuchajcie, wynalazłam dres Adidasa. Ja go kupiłam w dwóch rozmiarach. W rozmiarze S, w rozmiarze M. Szykuję sobie też powoli wyprzedaż, więc mówię, ok, wrzucę te dresy na wyprzedaż, bo skoro nie podobały mi się, to po co mają tutaj leżeć, tym bardziej, że są nowe. Jak moja mama zobaczyła te dresy, to mówi, przymierz, fajny on jest, bardzo ładny. I wyobraźcie sobie, że przymierzyłam i dobrze wyglądał, a jak go mierzyłam, nie wiem, z pół roku temu, to nie najlepiej na mnie wyglądał, więc czasami warto potrzymać chwilę rzeczy, bo może coś się odmienić. Także rozmiar M zostawiłam dla siebie, a rozmiar S dałam mamie. Ostatnio jak mierzyłam te dresy, to jakoś tutaj źle mi się to wszystko układało, a teraz przymierzyłam i mówię, nawet jest okej. One są takie z wyższym stanem, mają krótszą bluzę, można sobie tutaj dać troszeczkę więcej luzu przez zamek. Spoko jest chyba, nie? Ten kolor jest taki przyjemny, fajne są te przeszycia tutaj. Zostawiam go. Miło tak zacząć dzień od kąpieli, chociaż prysznic jest zawsze dla mnie taki orzeźwiający i taka jestem gotowa do działania. Szybko, szybko lecę gdzieś w miasto, a kąpiel tak mnie troszeczkę rozleniwia, rozgrzewa. Nic mi się już nie chce później. Wczoraj jak stałam przy kasie w Empiku z tymi kulami czekoladowymi, to zobaczyłam jeszcze te czaszki. I to są takie plastikowe czaszki, trochę ciężkie. W środku mamy słodycze, Kit Kat, Chupa Chups, jest tutaj guma Mamba, jakieś czekoladki, takie ogólnie znane słodycze, nie byle jakie. Są bransoletki cukierkowe, no naprawdę bardzo fajne i mówię, nie, no to jest takie super na Halloween teraz, więc wzięłam dla Charlie, wzięłam dla jeszcze innych dzieci. Ja zauważyłam, że teraz dzieci się tych czaszek w ogóle nie boją, już są takie oswojone z tym Halloween, więc myślę, że się nikt nie będzie tego bał, a wręcz się ucieszy, że cała czocha słodyczy będzie dla niego. Odkąd moja mama jest u nas w domu, to mam takie cały czas wyrzuty, jak wychodzimy, że ją zostawiamy, że sobie nie poradzi, mimo jest że dobrze już... zaopiekowana cudownie. Tak, mimo że dobrze sobie już naprawdę radzi sama ze sobą, ale staram się po prostu od kilku dni być jak najwięcej dla niej. Przedwczoraj siedziałam w domu, no wczoraj na chwilę wyszliśmy. Jest godzina 15, więc do 15 udało mi się posiedzieć w domu, ale chcę pojechać z Luką do Jiska. Przyjechała też pani Lesia, więc mama powiedzmy jest w bezpiecznych rękach. Chcę pojechać do Jiska, bo widziałam ostatnio u Żanety fajne lampiony, więc mam nadzieję, że one będą. No i zabieram was oczywiście ze sobą. Mnie? I mojego męża. Dzięki. Żeby mu się nie nudziło w tym super życiu. Pojeździ po tych sklepach trochę. Cieszę się bardzo. Kolejny, rozerwie się. Kolejny sklep w tym tygodniu. Możemy jechać. Wiem, możemy też otworzyć bramy najpierw i dopiero wyjechać. Moja mama ogólnie dzisiaj planowała pojechać już do siebie do domu, ale dzisiaj mówi, jakaś jestem zamulona, nie do końca się dobrze czuję. Ja jeszcze uświadomiłam mocno, że powinna zostać z nami, a nie jechać przedłuża i się męczyć. Nocleg, hotel. Tak, więc przedłuża nocleg. Zaraz przyjeżdża też mój ojczym, więc razem sobie posiedzą. Nie tak, że randkę czy coś, tylko muszą coś załatwić razem. Ale nie ukrywam, że dla mnie to jest fajne, że oni spędzają razem czas. Pewnie. Że tak jakby czuję, że jest rodzina w komplecie. Mimo, że absolutnie nie potrzebujesz, bo oni się schodzili, no bo nie są już razem kilka lat, ale tak jakoś po prostu milej. Że jedno z drugim rozmawia, ja jestem w domu, oni są, ty. Ja na końcu. No chodzi mi, wiesz, ty nie, jesteś dobra, moim mężem. Spoko. O rodziców mi tutaj chodziło. Jesteśmy już w Jisku i powiem wam, że jest tyle świątecznych dekoracji. Kiedyś to w listopadzie, jak wchodziło wszystko, to było za wcześnie. A teraz jest październik, są już choinki, jakieś światełka. Tutaj może są te lampiony. Przyjechałam po lampiony, które właśnie widziałam ostatnio u Żanetki i one są świetne, bo one mają wbudowane lampki, więc są bardzo praktyczne właśnie na zewnątrz. Jak tylko zrobiłam dekorację na zewnątrz, to od razu przyjechała do mnie wieczorem Żanetka. Coś tam pamiętam, że się wymienialiśmy, coś nam przywozili i od razu powiedziała, brakuje wam tutaj lampionów. Zobaczyłam u niej, że fajnie to wygląda z lampionami, więc jestem, ale rozglądam się, widzę tutaj jakieś lampiony, ale tych konkretnych nie. A na stronie było pokazane, że są
Więc jestem ciekawa, muszę się kogoś zapytać. Wesołych świąt! Ale to naprawdę... Co? Co? Krasnale. Nie, ja bardzo nie lubię takich krasnali. W sensie mi się, kiedyś może bym powiedział, że fajne, ale już mi się tak kojarzą z przedszkolem albo ze żłobkiem, co? Jeszcze te nogi wyciągane, albo wiesz czym? Z moim pokojem. Z twoim pokojem? Jak robiłeś ten świąteczny klimat, no. Nie, ja też jak patrzę na takie ozdoby, to jakoś nie bardzo są w moim klimacie. O, już takie Mikołaje prędzej są mile widziane u nas w domu, ale ten klimat nie. Ale zobacz, Mysza, są jeszcze inne lampiony. Też są z tymi świeczkami właśnie na baterie i one są takie szersze, większe. One też pięknie będą wyglądały na zimę, więc to jest fajny zakup, bo przydadzą się na jesień do tych stylizacji na zewnątrz, ale też właśnie do vlogmasu. Jak? Co uważasz? No, bardzo ładne. Ładne, nie? No, bo ty, co Żanetka ma, to one były jak takie gwiazdy od góry. Tak, zaraz zobaczę, czy tutaj są, ale te by fajnie nam wyglądały do domu. To są te, które ma Żanetka właśnie. I one też są ładne, jak bardzo takie gwiazdki, więc one na święta fajnie wyglądają, nie? Musimy wybrać. To. I jeszcze są takie. I gdzie to ma stać? To ma stać na zewnątrz i będzie to stało i teraz jesienią, ale też na vlogmas. Ja? Środkowy. Ten? No. Ciekawy taki. W sensie ta gwiazdka też bardzo ładna, ale ja lubię takie bardziej kształty, wiesz, klasyczne. Nie wiem właśnie. Tutaj fajnie widać tą świeczkę. Będzie to wyraźne takie, bo jest wysoko wszystko. A tutaj widzisz? No też fajne. Lampion jest taki, że nie będzie widać, że się świeci coś. On musiałby być wysoki. To jest za długie. I tak wybierzesz sama. To po co pytasz? Bo czasami nawet jak powiesz, że coś wolisz bardziej, to ja wtedy sobie uświadamiam, że jednak nie masz racji i wtedy wezmę tamtą rzecz. Więc to i tak jest pomocne zawsze. Podobają mi się bardzo te choineczki. Tutaj są z jakimiś kwiatuszkami na końcówkach, z kulkami. Bardzo przyjemne. Fajnie nawet mieć w sypialni, jak ktoś ma taki minimalistyczny, świąteczny wystrój. Co prawda to nie ja. Ale podoba mi się taka choineczka. Właśnie chyba Żanetka też miała taką w zeszłym roku, z tego co pamiętam. Totalnie nie wiedziałam, na które się zdecydować, więc wzięłam dwie wersje. Wzięłam te gwiazdki, wzięłam te niższe, szersze, bo stwierdziłam, że nawet jeżeli gwiazdki by mi teraz nie spasowały tam, to świetnie sprawdzą się właśnie na grudzień. A jeżeli teraz spasują, to te też się przydadzą, bo są bardzo ładne, prawda? Przyda się. No i tutaj właśnie w tym lampionie jest tylko jedna świeczka, a w tym szerszym właśnie są dwie, więc fajny klimacik może być. Jedziemy już zapakowani, mam tutaj lampion między nogami, tutaj cały tył wypełniony, bo jeszcze wzięłam kosze dwa i chciałam szybko jechać do mamy, ale mama powiedziała, że wszystko jest ok, więc jedziemy do sklepu spożywczego zrobić jakieś zakupy, żeby były do domu. Wskoczę do Gesslerowej po jakieś ciasteczko, bo mam taką ochotę, tak mi się chce coś słodkiego zjeść i przy okazji będziemy obok, więc chyba wskoczymy na szybko na steka, bo to jest szybkie jedzenie. Ale ty już zjadłeś dzisiaj? Co przed chwilą? Byłeś na jakimś... No, czy zjesz coś znowu? Jadłem żeberka jagnięce. Dobra? Bardzo dobre. Ja nie robię jagnięciny. Jadłeś niedawno, ale zjesz? Zjesz? Jak patrzyłam, jaki Luka miał obiad, to wszystko takie duże, a jest już 16. Tureckie, a jest 16 i jestem taka głodna. Zjadłam tylko z rana śniadanie, więc mówię, dobra, już ten stek na szybko, a jak jedzę takiego steka, to ja czuję się rewelacyjnie. Ja w ogóle na mięsie się czuję świetnie. Żeby nie marnować za dużo nagrywania, miejsca na karcie, to ty po prostu cały czas stawiaj z tego pierwszego vloga, jak jesz steka z trufla. Niech ktoś policzy, a może ktoś pamięta, który to jest raz, jak w całym tym październiku jesteśmy właśnie we włoskiej na steku. No, czwarty. Trzeci. Trzeci albo trzeci? Czwarty, mi się wydaje. To nie jest źle, tym bardziej, że jest koniec października już prawie. I jeszcze raz na pewno pójdziesz. Czyli nagrasz 5 razy jakieś steka z trufla. To nic, ale ja nie chcę, wiecie, jechać do jakiejś specjalnej restauracji, żeby mieć fajny content nie, pod ja film. Mówię, no. Tylko ja muszę dobrze zjeść. Nie, no tak, to jest najważniejsze. Tak. To ja biorę aparat i aparat jest ze mną dodatkiem do mojego życia, a nie, że ja coś będę robić pod materiał. To tylko część naszego życia. Tak, i wiecie, to jest tylko wycinek z naszego życia. Ja mamy też prywatne życie. Muszę zjeść steka. Nie będę się tłumaczyć. Z tego zjeść i tyle. No, jeszcze jak o nim gadam, to jeszcze bardziej mi się go chce. Jak nie nagrywamy, to chodzimy do innych restauracji.
We wish you a Merry Christmas, we wish you... Ja muszę powiedzieć twój dialog, znaczy twój, dialog ze mną. Luka, jaki lampion wybrać, ten czy ten? No i ja mówię, oczywiście wiadomo, że moje zdanie się nie liczy, w sensie... Liczy się bardzo. Ale w takim ogóle, że ci nic to nie da, o to no mi chodzi. Tak. Że tam sobie i tak wybierzesz swoje, w takim sensie oczywiście. No i tak Andrzejka wystawiła trzy te gwiazdki, trzy duże i tak patrzy na mnie. Wiesz, taką minę zrobią. Wezmę wszystkie, a co się będę pierdzielić? Także mamy wszystkie. To jest randka, nawet to samo miejsce, piąteczka. To nie samo jest, miejsce, gdzie zawsze. AI. Zobaczcie, ruszam się, jestem żywym człowiekiem. To nie jest ta sama scena. Jestem inaczej ubrany. Charlotte, mama ci robi taką ekspresową kanapeczkę. I zobacz, weźmiemy woreczek. Wyjmiesz sama woreczek? Podasz mi tutaj. O, dziękuję. I zobacz, masz kanapeczkę z serkiem i z szyneczką. A przekroić ci jeszcze na pół, żeby była taka fajna, malutka kanapeczka? Nie. Nie. Czarnie. No co, czekoladki znalazła. Masz ochotę jeszcze może na kiełbaskę do tego? Na cielaszkę taką? Tak! Ty też masz ochotę na cielaszkę? Co to jest? No tak jest cielęce, kiełbaski, paróweczki. Bardzo dobra. I to cielaszka się, to się cielaszka nazywa? Jedną czy dwie? Dwie. No i dobra. No to jedziesz na tenisa teraz, tak? No to musi być silna. To jest szybka wyprawka. Jak ta się kiełbaska nazywa? Cielaszki. Paróweczki, cielaszki. A ty miałaś pod wieczorek kiełbaskę na przedszkolku, tak? Ale to ja jak lepiej zjeść, żebyś nie było wolny. While I'm slowly heading back to my apartment, I'm not asking for your thoughts. Eko? Już! A to nie widać... No ona jest w ogóle nie słona. To nie, nie leci, a leci. Ja nasypałam taki... To dobrze naprawiłeś to. Nie, Wojtku, ja tam... Co wy robicie za kombinację? To ma być słone, a nie... Znacie takie powiedzenie, gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść? Tak. Cicho! Czemu tyle osób tutaj jest? Bo kontrola musi być zawsze. Nie. Już jest lepsze. Już. Pewnie będzie przesolony ten. Nie! Ja się znam. Ja się przypomnę, jak kiedyś zepsułeś buraczki. I buraczki, a to wiesz z jakiego zbioru? Impreza. Dużo gości miało być. Robiłam takie buraczki na ciepło do kaczki i w tym momencie no były tam z różnymi przyprawami, na przykład łoziele angielskie. I kazałam Wojtkowi wziąć i te buraczki zmielić jakoś. No i on zaraz wyjąć to ziele, to zmielił z tym wszystkim. Było to niejadalne. Fuj, jak to się... No dobrze, a kiedy to było? 15 lat temu. I ty mu to dalej wypominasz? Tak, te buraczki? Ja pamiętam. Kobieta, pamiętasz? 15 lat temu zepsuł buraczki. I dzisiaj zepsuł. Nie! Aguś, to nie było 15 lat temu. Co ty opowiadasz? Dobra, może 10. Dziś nie śmiej się tak mocno, bo ci klamerki popuszczą. Może to było 10 lat temu. Kobieta jest tam... Klamerki popuszczą. Ja ci tych buraczków nie zapomnę. Ja wiem. No, prawda. A ty nie co to jest? Tu? Rzeczy? Nie. Co to jest? Nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Coś za tu jest też szul? Ja to taka jest pieprz. A tu nie trzeba dolać tej wody? Ty wody dolej, tak. A rybka lubi pływać. To u ciebie lubi pływać. Polej mu wódki. Polej mu, weź mu kielicha nalej, niech się uspokoi. Nie, ja jestem samochodem. Ciasto ci mogę zawsze dać. Zawsze możesz zostawić samochód i pojedziesz Uberem. Albo zanocujesz w pokoju gościnnym na górze. Albo z tobą. O nie, nie, nie. Nie, nie. Pokój, pokój gościnny jest zajęty. Ja potrzebuję spokoju. Dlaczego wynajęłaś mój pokój? Są jeszcze dwa inne, może już tyle lat razem mieszkaliście, w jednym łóżku spaliście, to by się nic nie stało. Nie. Mama kołderkę pod zabiera. Ja? Ty mi zawsze zabierałeś kołdrę. Skopuję kołderkę w nocy. Właśnie ty mi zawsze zabierałeś. Pamiętam, jak musiałam walczyć o kołdrę. Tak. Co to za jakieś wypominanie? Jak nie buraczki, to kołdra. Walczyła o kołdrę. A co tu się dzieje? Pokaż. Jezu! Wiesz co, ale sam się oboje. Ja tu sobie... Idźcie mi. Mama, naprawdę. Mama. Ja dobrze...
Mama nakazała, żeby ja sobie, ale ja sobie się nie radzę. Ja wiem, że ma być miękki. O, bardzo. No. Usiądź tam, proszę. Dobra? Czy wolisz ciasto po rybce? Ja sam nie wiem, może przed rybką? Albo z, nie, albo z rybką, albo coś? Ja chciałam dokładnie tu ukroić. No to wziąłem, no to. Nie wyżera się z pudełka. No to wziąłem. Dzisiaj z talerza papaje wyżera w dzień. Nie wiem, pokroimy. Ja widzę, że ty coś mamie podpadłeś. Papaje wyżał. 15 lat temu buraczki spieczył. Ja sobie kontrę zabieram. Przypomnę sobie. Ja nie wiem, czy ty sobie poradzisz z tymi dwoma ciastkami, jeszcze po gołąbkach i po rybce. Nie wiem, gdzie ta dieta, powiem ci, twoja, o której opowiadasz. Nie. Gołąbki, mieli... ryba, ciasteczka. Ja nawet mam tutaj, o... Ładne? Łyżeczkę z takim... To jest dynia. Z dynią, no pięknie. Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że ja nie będę jadł. A co będziesz robił? Popatrzę tylko. No, okej. Okay. A gdyby ci było za mało kalorii, to jeszcze masz tutaj herbatkę z miodem i ze wszystkim. Ja sobie diecie przecież. Upasę cię. Będzie taki kawałek bohatek. No, ale mało tego. Jodu? Mało wkładki. No bo masz tutaj w tym, mogę ci dowalić, ale chcesz tyle kalorii? Zastanów się. Oszczędnie widzę. Lepiej w cieście zjeść. Widzę oszczędnie. Dałam ci całą dużą łyżkę miodu tutaj. Chcesz dwie łyżki? Wiesz, ile to jest cukru? To ja nie. Nie zadzieraj dzisiaj ze mną. Jezus Maria, usiadłam tu przecież, już myślałam, że będzie dzisiaj... Bude, bo zaraz ale mi coś... on mnie zaczepia, widziałaś to? Bude, zaraz mi coś wypomni znowu. Ja to sobie nie przypomniałam, ale mogę sobie coś przypomnieć. Jakieś ekscesy. Ale przyjemnie z wami zjeść ciasto, pogotować. Bardzo, nie? Bardzo. A Guś, jedziemy? Do kota, tak. Pojechała na chwilę z Wojtkiem do kota, pobyła z nim, pobawiła się i wraca do swojego pokoju szpitalnego. Junia! Została. Charlie! Dzień dobry! Czy ty masz ochotę zjeść rybkę? Bo jest rybka, cukinia i kalafior do tego. Tak. Co ty robisz? Co? Co wy robicie? O co chodzi? Ja też chcę! O, czekaj, bo ja się muszę trzymać, żebym cię nie przygniotła. O co chodzi, tacie? Czy to jest rodzinna kanapka? Nie, on zmęczył się. Ty jesteś szyneczką, a my jesteśmy chlebkiem. Wszystko dobrze. Czy potrzebuje pan pomocy? Zmęczony. Zmęczony? A zrobić ci kąpiel w wannie? Tak. Luka ma dość jazdy. Dzisiaj mówi, że tyle razy się najeździł samochodem od rana. Chłodno? Nie, no gorąco. Nie, gorąco. Te ostatnie dni są bardzo takie spokojne, domowe, właśnie ze względu na moją mamę. Towarzyszymy jej w rekonwalescencji, ale bardzo możliwe, że już jutro ten dzień sobie inaczej zaplanuję, bo jutro moja mama ma cały dzień szkolenia, studiów. Ja nie wiem, co ona tam robi. Ona cały czas się szkoli, ogarnia jakieś kursy i jutro właśnie ma cały dzień na laptopie, więc albo będzie tutaj u nas, albo mówiła, że pojedzie do siebie, to zależy, jak tam się będzie czuła. Więc stwierdziłam, że skoro moja mama nie będzie mnie potrzebowała, to jakoś sobie już ten dzień zaplanuję bardziej niż te ostatnie. I nie wiem, czy wy wiecie, kto przyjechał do Polski. Krecia. Krecia przyleciała ze Stanów i my się tak cały czas nie możemy zgadać. Ja miałam dużo bardzo pracy w ostatnim czasie, więc mówię, dobra Krecia, zostawmy sobie to na drugą połowę twojego pobytu tutaj, te nasze spotkania. Moja mama trafiła do szpitala, więc totalnie się już jej oddałam. Byłam z nią, więc nie miałam czasu jakby zająć się Kretką, no bo jednak wiecie, chciałabym tak na maksa poświęcić czas i jednej i drugiej, więc tak cały czas przekładam nasze spotkanie, a tak mi jest smutno, bo już bym chciała
chciała się z nią zobaczyć, więc mam nadzieję, że jutro już będzie właśnie ten dzień, kiedy będziemy mogły spędzić sobie fajnie czas. Wiecie, gdzieś tam w międzyczasie mogłabym się z nią spotkać na pół godziny, godzinkę, ale czy to byłby sens tak szybko uciekać od ciebie, więc wolę już tak totalnie się jej poświęcić, oddać swój czas właśnie Gretce, więc zadzwonię do niej z samego rana i zobaczymy, może jutro by się udało już właśnie złapać. Wiem, że na wieczór Luka też zaprosił gości do nas, bo jest mecz, także już w ogóle by było fajnie, jakby Kretka też już z nami była. Już teraz nie będę do niej dzwonić, bo jest późno, ale już wszystko mam nadzieję, że jutro sobie ustalimy i w końcu się zobaczymy. Leżymy sobie w łóżku i oglądamy przeróżne vlogi. Co się cieszysz tam? Taki nasz już zwyczaj, że właśnie po całym dniu kładziemy się do łóżka i oglądamy. Charlie, wyobraźcie sobie, śpi u siebie w pokoju, bo sobie tak zażyczyła. Andzia, jestem zmęczona po montażu vloga. Też Andzia. Hello, Halina, to są okulary. Ja nie mogę, co to za rodzina niebieskie... wariatów? Jakich wariatów? Okulary blokujące niebieskie światło. Wyglądasz jak mały gangster. Bardzo dobrze, ale przynajmniej mi się dobrze śpi. Nie widziałaś ich nigdy? Nie. No, widziałam, że pod takim... Nigdy w życiu, pierwszy raz. Czasami pod takim światłem czerwonym leżać, ale żeby w takich okularach być? Ja też mam czerwoną lampkę w sypialni. Oczywiście to jest... Blokuje ci to niebieskie światło. Rozumiem, że to jest twoje domowe sanatorium. Oczywiście, jak tu mam wygodnie. Filmik, tutaj jeszcze wpisywałam na jakieś wiadomości. Cudownie. Co tam się działo? Chcesz zobaczyć, jak nie mogę się doczekać świąt? A co ci się stało? Nie mogę się doczekać świąt. Jakiś taki, nie wiem... Przypływ emocji, miłości do świąt. A, okay. Nie mogę się już ich doczekać. No wspaniale, ja to coś słyszałam, ale tak sobie myślę... Nie będę interweniować, bo nie wiem, co tam się dzieje. Nic. Ale potem ściszyłam trochę telewizor. Myślę, jasny gwint, może jakaś awantura. Dźwięk z horroru. Nie, może krzyk bardziej jakiś. Dźwięk to będzie dum-dum-dum-dum-dum, to co to za straszenie. Zauważyłeś, to już taka jest zależność, że jak po prostu poczuję ten vibe Gupola, to już ciężko mi wyjść. A co jadłeś na kolację? To. A co? Nie, no pytam, czy cukier był jakiś grany? Ciasto. Ciasto? Myślisz, że to od tego? No na pewno, śmiech dziecka. Nie, bo się będę bała. No gdzie to? Jak? Straszny śmiech dziecka. Nie. A weź spróbuj. Nie, bo się nie chcę tego usłyszeć. No weź. Hello? Się boję. O, to jest dobre. Nie, bo ja się boję. Jesteś duchem, nie możesz się bać. Jesteś duchem. Co z tobą? Halina? To ty? Naprawdę jesteś świrusem. Co ona ma na głowie? Matko Boska. No dobrze, poszłam do łazienki, wyszłam z niej i wiedziałam, że coś się będzie działo. Ale postanowiłam jeszcze przykryć czar. Hello? Ratunku! Cicho! Dziecko śpi. Babcie! Duchu, pamiętaj, że jestem po operacji. Oni mnie tu wykończą. Do wariatu. Mama mówi, co to ma być do cholery? Zielona noc?
chodź, bo dziecko tu śpi. Dlaczego ty się u dziecka chowałaś? Jak się chowałam? Przyszłam ją nakryć. Ja sobie tutaj siedziałam. A czemu teraz wlazłaś do łóżka? Bo się was boję. Śpi sobie, dziecinko. Masz wariatów w domu. Śpi. Nie bój, babcia cię ochroni w razie co?